o co chodzi z tą aktualizacją na PlayStation 5, na Xbox Series X. Już wam wszystko wytłumaczę, jak to wygląda. Obecnie gram na PlayStation 5, zobaczcie sobie. Mam odpaloną grę, wersję z PlayStation 4, czyli mam tutaj 30 FPS-ów, taką trochę gorszą grafikę, obszar do czytywania się terenu, różnych takich szczegółów, innych graczy czy postaci jest strasznie mały. Na przykład czasami lecąc samolotem nie widzę jakichś pojedynczych postaci, na przykład jak robię misję Headhunter na przykład, nie? To nie widzę pojedynczych postaci, których mam zestrzelić, widzę jedynie pojazd jakiś tam z odległości. I dopiero jak jestem bardzo blisko celu, gdy już muszę podrywać samolot do góry, żeby odlecieć, no to dopiero wtedy widzę ten cel, który mam trafić. I bardzo ciężko jest samolotem zniszczyć na przykład jakiś cel. To obszar do czytywania. Masa różnych takich graficznych rzeczy, które są gorsze niż wersja PC-towa. Tutaj w wersji PlayStation 4... no, wyglądają tragicznie, ale generalnie najbardziej w takiej codziennej grze przeszkadza, myślę, że ten obszar do czytywania, mi przynajmniej. No i teraz co? Od dzisiaj można sobie pobrać, zrobić preload w wersji PlayStation 5 Grand Theft Auto 5 i teraz GTA Online będzie odrębnie od Grand Theft Auto 5, ale posiadacze konsoli Xbox Series X, Series X muszą zapłacić dodatkowo gdzieś chyba w okolicy 40 zł, żeby zrobić tą aktualizację. Natomiast posiadacze PlayStation 5 mogą te aktualizacje zrobić za darmo do 3 miesięcy po premierze tej aktualizacji. Mało tego, do czasu premiery tej aktualizacji gracze PlayStation dostawali co miesiąc 1 000 000 dolarów gotówki w grze. Także dzisiaj marzec jest ostatnim miesiącem, kiedy te 1 000 000 dolarów sobie odebrałem, a przez ostatni rok, bodajże chyba to było od kwietnia, co miesiąc odbierałem sobie po 1 000 000 dolarów, czyli 11 milionów sobie odebrałem. Gdzieś koło tylu. I tutaj, czekajcie, bo ja chyba pobrałem nie tą wersję. O, pobierz wstępnie, mamy tutaj. Aha, ja już chyba mam to pobrane i widzicie, że teraz GTA Online jest totalnie odrębną częścią. Dostępną mam tą grę dopiero od za 5 dni i 5 godzin, czyli od 15 marca będę mógł sobie w to zagrać. I teraz jak sobie zwrócicie uwagę, zobaczcie jeszcze raz. Tutaj mamy PS4, a tutaj mamy PS5. No nie? Tak to wygląda. I ja teraz GTA mam kupiony na płycie, także widzicie płytkę koło wersji PS4, a tutaj już koło tej wersji PS5 płytki nie ma, więc się zastanawiam, czy bez płytki będę mógł tę grę też sobie uruchomić. No byłoby fajnie, bo cały czas mam tą płytę w napędzie i mnie trochę wkurza, ale to taki detal. Tłumaczę to trochę moim widzom, dlatego że często gdzieś tam mam pytanie na streamach, dlaczego gram, że ta gra nie wygląda jakoś lepiej na tym PlayStation 5, że wygląda tak samo albo i gorzej jak na PlayStation 4. No, różnica w graniu na PlayStation 5 w stosunku na graniu na PlayStation 4 jest taka, że mamy tu stałe 30 FPS-ów i ktoś powie, a stałe 30 FPS-ów, kurde, ja mam kalkulator, co trzyma 30 FPS-ów. No sprawa nie jest taka oczywista, bo okazuje się, że na PlayStation 4 Pro w GTA 30 FPS-ów to jest tak naprawdę bardzo dużo. Często tam miałem w okolicach 20, 16, nawet 18 FPS-ów, do tylu potrafiły te FPS-y spadać. Tragedia na tej mocniejszej PlayStation 4, na PlayStation 4 Pro. Tak? Także sobie wyobraźcie, no. I tutaj mam chociaż te stałe 30 FPS-ów, co jak na konsolę PlayStation 5, no, ona się praktycznie w ogóle nie grzeje, ona gdzieś tam się świeci, coś tam ten, ale jej w ogóle nie słychać, jakby nic, jakbyś, nie wiem, w ogóle nie miał konsoli odpalonej, nie? Generalnie konsola jest cicha, ale przy tym GTA, przy tej wersji PlayStation 4 w ogóle ona się nawet nie nagrzewa. I teraz coś może powiedzieć, ale kurde, po co oni aktualizują grę, która ma 9 lat? To już będzie kolejna platforma, na którą robią aktualizację. No i ja tutaj odpowiem taką anegdotką. Wyobraź sobie, że idziesz sobie na rynek, widzisz jakiegoś dziadka, który od 30 lat handluje warzywami i sprzedaje czerwone ziemniaki. Podchodzisz do niego i się pytasz,
Od ilu lat pan handluje tymi czerwonymi ziemniakami? A on mówi, no 20 lat handluje tymi czerwonymi ziemniakami. Taka odmiana się pojawiła, ja sobie handluję. Ale to pan za długo handluje tymi ziemniakami. Co pan? To już trzeba przestać handlować tymi ziemniakami, jak pan tak długo. Wyobraź sobie, jakby on popatrzył na tego gościa, jakby nagle mu przyszedł i powiedział, że jeden z lepszych towarów, który mu się sprzedaje, nagle by miał przestać się sprzedawać, bo jest za stary. No za stare są te ziemniaki czerwone, za stara jest ta odmiana, proszę ich już nie sprzedawać. Proszę bardzo. No i wyobraźcie sobie, jak to beznadziejnie brzmi w takiej sytuacji, no nie? I Rockstar też będzie aktualizował to GTA. Ja nałogowo gram w GTA Online. Osobiście. Nie nagrywam odcinków, bo ja tutaj robię takie rzeczy typu robię sobie jakieś misje, jakieś takie rzeczy. Nie gram w żadne tam RP, gram w to podstawowe GTA, te RP i te inne takie serwery. Jakoś to grałem tam chwilkę i mnie to w ogóle nie kręciło. Nie wiem, jak można grać w RP. Serio, mnie to w ogóle nie kręci. Gram sobie tutaj w to podstawowe GTA, GTA Online od Rockstara i świetnie się bawię. Lubię sobie dostarczać te wszystkie ładunki, gromadzić jakieś tam samochody, ale też nie kupuję wszystkiego po kolei. Na przykład nie mam w ogóle jachtu. Nie lubię tego jachtu, nie jest mi do niczego potrzebny, uważam, że jest zbędny. Powstało też w GTA Online kilka takich frakcji. Frakcji graczy, takich niepisanych frakcji graczy są. Nuby, czyli tacy gracze, którzy sobie po prostu kradną samochód jeden za drugim, zabierają, gdzieś tam jeżdżą, przeważnie mają zaraz nagrodę za głowę i tacy lepsi gracze ich zabijają. Są tryhardy oczywiście, tryhardy rozwalają wszystko, co się da, latają opresorami w kółko, biorą zaraz jakiś samolot odrzutowy, rozwalają każdego, kto się napatoczy, nie mają w tym żadnego umiaru, więc jak widzi jakiś najlepiej niski poziom 30, który nawet nie wie do końca, jak sesję zmienić, to go rozpiernicza, aż nabije sobie tak zwane KD 300 do, nie wiem, zera. Jest w ogóle głupie takie, ja nie wiem, to nic nie robi, nie? Ludzie to nabijają, jest takie beznadziejne. Jest jeszcze frakcja policjantów, tak zwanych, ja to tak nazywam, to nie jest żadna pisana tam frakcja, nie, że tam jakieś forum jest od tego czy coś. Jest frakcja policjantów, którzy zwalczają tryhardów i walczą z nimi, dają grać tym zwykłym graczom. W skrócie, takie trzy frakcje ja tutaj zauważyłem wśród graczy, grając sobie w miarę regularnie i nawet trochę za dużo w to GTA, bo mógłbym po prostu więcej odcinków dla was nagrać za ten czas, kiedy, wiesz, gram sobie sam dla siebie w to GTA. Ale świetnie się tu bawię i ja jestem we frakcji policjanci, czyli nie atakuję żadnego gracza, który do mnie nie strzeli, nie atakuję do niego pierwszy, wiesz, nie zachowuję się jakoś tak toksycznie, a jednocześnie bardzo lubię, wiesz, zwalczać tych graczy takich nieuczciwych, którzy rozwalają wszystkich samolotami, opresorami i tak dalej. I moją taką specjalnością jest obsługa snajperki wybuchowej i niszczenie samolotów, które niszczą innych graczy bezpodstawnie, to znaczy tak, nie ma żadnej misji, ktoś sobie tam jeździ samochodem, albo na przykład sprzedaje jakiś ładunek lub jakiś ładunek zdobywa, wtedy biorę sobie snajperkę wybuchową i pyk, albo hydrę, albo lasera, cyk cyk i potem macie, mam masę takich klipów, które nagrałem z eliminacji tych hydr czy tych laserów, mega mega fajna sprawa. W tym się specjalizuję, no i gram na konsoli, więc strzelam z pada i padem. No, jest trochę dziwnie na początku strzelać ze snajperką, ale da się. Da się w miarę postrzelać, da się w miarę pozabijać. A moim takim ulubionym zajęciem, rzeczą, która dosłownie aż czekam, aż ktoś to zrobi, jest zwalczanie cheaterów. I wiesz, na konsoli cheaterów jako takich nie ma. Tutaj no nie ma żadnych programów, których możesz użyć. Może na tych starych konsolach typu PlayStation 3, na starym Xboxie 360 jakieś tam cheaty były, ale tutaj nie ma. I ludzie używają wszelakich różniastych gliczy, żeby sobie ułatwić zabijanie innych graczy. No i takim najpowszechniejszym gliczem jest glitch, który pozwala być nieśmiertelnym. Tego gracza, który używa tego glitcha, praktycznie nie da się zniszczyć, w żaden sposób eksplodować, przejechać.
nie wiem, pociąć. No nie da się, on jest tak jakby z jakiegoś betonu, z jakiegoś metalu wtedy jest tak zgliczowany, no nie? O, tutaj na przykład widzimy hydrę, akurat... Ojej, mi się tu stało. Będzie chyba niszczyć ten ładunek, który ktoś tam próbuje sobie dostarczyć. Akurat nie mam amunicji w snajperce, ale przeważnie już by leciały bomby na niego, nie? A teraz się nie będę z nim bawił, mógłbym jedynie go... Gdzie mój samochód pojechał? Czekaj, no gdzieś go słyszę. Tu się schował, okej. Już tam kogoś rozwala, dobra, chyba trzeba się jednak wbić do tej akcji i pomóc tam chłopakom, bo sobie coś tam robią, nie wiem, czy oni promują coś, czy jakieś tam pieniądze dostarczają, nie mam pojęcia, no. Ale wkurza mnie to, jak ktoś używa takiej hardkorowej broni, żeby niszczyć takich bezbronnych. Więc przeważnie wtedy biorę snajpę i pyk, pyk. No, ale wracając do tych ludzi, którzy używają Godmode'a, to jest taki sposób, żeby ich zwalczyć, tych, co używają glitcha na Godmode'a. Bierzesz tak, bierzesz sobie czołg albo BWP, bierzesz jakiś taki, wiesz, bardzo ciężki pojazd i samo najechanie na tego gracza, który używa glitcha, nic nie da. On jakby pojawi się obok twojego czołgu zaraz i sobie pójdzie i będzie cię rozwalał z wyrzutni rakiet na przykład, nie? Ale jeśli najedziesz na niego i w tym czasie włączysz misję Headhunter, to okazuje się, że wtedy będziesz miał moc, aby on pojawił się w innym miejscu gdzieś tam dalej i jak pojedziesz wtedy do niego i go strzelisz, to go rozwalisz. I mam kilka takich klipów, gdzie mi się to udało i wygląda, znaczy satysfakcja z tego jest niesamowita. I wiesz, na co dzień generalnie robię sobie różne tam misje, kupuję sobie jakieś samochody, ale to rzadko. Przeważnie robię sobie misje w jakiś różny sposób, używam różnych pojazdów, bawię się po prostu tą grą i naprawdę mam masę satysfakcji ze spędzenia tutaj czasu. Tutaj mi się gromadzi w sejfie jakaś kasa, ostatnio odbierałem sobie 250 tysięcy, ale kasa jest fajna, fajnie, że się ją gdzieś tam zdobywa i to jest takie, wiesz, na zasadzie, o, tyle masz kasy i spoko, nie możesz sobie pozwolić na różne tam pojazdy, ale bardzo fajne jest to w tej grze, że mogę sobie używać różnych pojazdów, że są inni gracze, czasami zdarzają się sytuacje, że możesz z tymi graczami wejść w jakąś interakcję totalnie randomowo, że przestają do ciebie strzelać i zaczynają się z tobą bawić, jeździć samochodami gdzieś tam w kółko. Przeważnie jest dokładnie odwrotnie, no, najpierw do ciebie strzelają, a potem pytają, tak jak Rosjanie. Ale to właśnie takie momenty zwalczania tych takich trujących dupę innym graczom graczy jest fantastyczny, tych takich tryhardów. A często niektórzy po prostu rozwalają innych graczy dla zabawy, nie? Bo to jest fajne i wiesz, i biją ich. Bo tak. O, teraz na przykład widzę, że ktoś sobie lata albo hydrą i próbuje chyba tam kogoś zniszczyć. Spróbujmy na niego zapolować, chociaż... Miałem przed chwilą wrażenie, że to był jednak brudny ekran, ale nie. To jednak leciała tam jakaś hydra albo laser. Albo to właśnie był ten gościu, który... Tak, dobra, to nieważne. To był ten gościu, który coś sobie tutaj robi, jakąś misję. I właśnie nie wiem, czy to nie jest jakaś misja prezesa, czy to jest... ktoś tam dostarcza jakiś ładunek, czy promuje klub. Czasami te ikonki mi się po prostu mylą. O, teraz na przykład mam tutaj misję Payphone. Możemy sobie ją podjąć, a zróbmy sobie. Za nią teraz jest bonus, dostajemy plus 50%, czyli około 120 tysięcy dolarów za chwilę. Ty, zgliczowała się? A nie, dobra, jednak się odpaliła, okej. Okay. Ona czasami się potrafi tak zlagować, ta misja. No i w tej misji, to jest misja z najnowszej aktualizacji, są bardzo fajne, są teraz moje ulubione misje. W tych misjach musimy kogoś zlikwidować. I musimy zlikwidować kogoś w specjalny sposób. O, tutaj widzę, że ktoś we mnie, w moją stronę opresorem leci. No, czekaj, coś tu próbuję, czekaj. No, leci. Jest na czerwono, więc chyba coś będzie próbował. Pa. Nie, poleciał dalej. Okej, ale jestem wyczulony na to, od razu się odpalam. Gram na sesji, gdzie jest auto-aim, więc jak jakiś opresor sobie gdzieś tam leci nisko nad ziemią, to mogę go łatwo zestrzelić, chociażby karabinem. Ostatnio miałem taką fajną walkę, że miałem ten taki nowy pojazd z agencji, którego opresor nie może zestrzelić namierzaniem i musi tą rakietą tak strzelać w dół, żeby trafić, nie? Nie może mnie namierzyć, musi tak się pochylić i tak strzelić.
No i on tam za mną tam kawałek leciał, ja jechałem tym samochodem, leciał i w końcu zestrzeliłem go ładunkiem wybuchowym, który rzuciłem gdzieś tam za siebie i zdetonowałem w powietrzu. Satysfakcja niesamowita. Mam mnóstwo takich klipów tutaj na konsoli, gdzie zwalczam innych graczy. Ja wam oczywiście tutaj na nagraniu myślę, że pokażę takie najciekawsze i zastanawiam się, może chcielibyście zobaczyć taką kompilację tych różnych klipów ze zwalczania tryhardów. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach. Ja tutaj mam też takie klipy, no myślę, że ciekawe, z różnymi glitchami, różnymi jakimiś lagami. Może nawet utworzę jakiś anglojęzyczny kanał z tymi ciekawymi sytuacjami, bo niektóre były naprawdę fajne. Okej, okay. Odbierz cel taksówką i spraw, by zginął w eksplozji stacji benzynowej. To jest bardzo fajna i krótka misja, jedna z takich krótszych, które możemy wykonać sobie w payphone. Bierzemy sobie, dzwonimy po taksówkę, przyjeżdża sobie do nas taksówka. Musimy ją zabrać. Będę musiał chyba zadzwonić do... O, czekaj, bo ktoś mnie tu... Co ty? Ten do mnie... Kurde, dobra, muszę zrobić tu okrążenie, bo... Wezmę, zabiorę tego gościa, jeszcze mnie zestrzelą. I będę miał faila misji. Pojadę sobie tu, zadzwonię do Lestera, żeby stąd odjechać, kurde. No, misja jest za 100 tysięcy, bardzo... O kurde, ty... Co tu się dzieje? Dobra. Znikam. Dobra, tu się coś pozabijali. Mam nadzieję, że ten mnie nie zauważy. Ej. Ło! Ło! Co jest? A gdzie mój cel? Chyba sfailowali mi misję, ej. Zobacz. Ten gościu, którego miałem zabić, on sobie wsiadł do jakiegoś przypadkowego samochodu i pojechał gdzieś. Z tego powodu, że tutaj jacyś gracze się strzelali między sobą, to jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło. Mój cel jedzie w tym samochodzie tutaj. Powinien wsiąść do mojej taksówki, taksówką powinienem wziąć go na stację benzynową, strzelić w instrybutor i wtedy zdetonować tego typa. A tu się okazało, że on speniał? Ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Mam go zestrzelić? Dostanę chyba za to tylko 20 tysięcy. Muszę go wziąć do mojej taksy. On był pijany, ten typo. Czekaj. Dobra, zestrzelimy go tym. Wygląda na to, że nie mam ładunków wybuchowych. Premia za metodę, porażka. No porażka, bo co, miałbym jechać do niego za nim do końca świata, aż wysiądzie z tego samochodu i znowu będzie pijany? No nie jechał jak trzeźwy, ale kurde, głupia misja, czy misja fajna, tylko gracze mi popsuli tą misję trochę. Myślę, że trochę nawet nieświadomie, bo nie, znaczy gdyby mieli zrobić to świadomie, to oczywiście by skorzystali z tej okazji. No ale jakoś to nie wyszło. Nawet nie wiem, czy... A, muszę teraz uciec policji, żeby mi się to zadanie skończyło. Także widzicie, różne tutaj sytuacje się zdarzają. I lubię robić sobie to, lubię robić sobie wojny handlowe, lubię dostarczać ładunki do hangaru, bawić się samolotami, pojazdami lotniczymi. No i mówię, no nie mam wszystkich pojazdów, bo też nie wszystkie mi się podobają. Nie mam na przykład tego takiego Batmobila wielkiego, mam ten mniejszy, starszy taki Batmobil, kojarzycie z wcześniejszych Batmanów. Batmanów, dobrze powiedziałem. I powiem wam, że to mi naprawdę dostarcza mega frajdy i świetnie się tu bawię w GTA. W grze, w której i tak już spędziłem dużo czasu, w którą znam chyba już prawie na pamięć, to jednak mimo to, że gra tutaj dużo osób i dużo rzeczy może się zdarzyć, to wiem, że za każdym razem, jak wbiję do tej sesji tutaj do GTA, to wydarzy się coś innego i dla mnie jest to interesujące. Po prostu mnie to przyciąga do tej gry. I bardzo podoba mi się ta najnowsza aktualizacja Agencja, to wam mogę pokazać, jak to wygląda, jeśli dawno nie graliście w GTA Online. No i teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego ja gram w GTA Online na PC-cie? Nie na PC-cie, tylko na konsoli. Gram na konsoli, bo tu nie ma właśnie cheaterów.
Tu, moi drodzy, nie ma cheaterów, są jedynie takie tryhardy, są takie osoby, które używają różnych glitchy i tak dalej, ale generalnie nikt ci nie spuści na głowę żadną kometę, nie zrobi z ciebie jakiejś chodzącej pochodni ani niczego takiego. Po prostu skill, jaki sobie wyrobisz w graniu tutaj, to co zdobędziesz w tej grze, jakby walczysz takimi mechanikami gry, jakie ona dla ciebie stwarza, no nie? A nie, że ktoś tam używa jakichś programów, żeby sobie, wiesz, pomóc czy coś. No i patrz, chyba mi nie dadzą spokoju. Nie wiem, czy do Lestera będę mógł zadzwonić, żeby ich zgubić? Why, hello, how you doing? Aj, jednak nie, będę musiał im uciec. Dobra, chodź Deluxo, jedziemy się gdzieś zgubić. Zgubimy się na parkingu, tu powinno być spoko. Widzę, że w powietrzu lata jakiś jet. Można by było go... O, widzę, że kogoś tam atakuje. Ale to chyba nie są gracze, chyba po prostu się bawi samolotem. A, hydrę ma. Pewnie się bawi hydrą, rozwala gdzieś tam cywilów. To niech się bawi, nie będziemy mu przeszkadzać. Ale gdyby rozwalał innych graczy czy coś, to moja policyjna odznaka wtedy świeci się na zielono i odpalam swoją zieloną latarnię i biorę się do roboty. No i widzicie, dostałem 20 tysięcy za wykonanie tej misji. Z jakichś powodów ta postać, która stała sobie tam i czekała, żebym ją zabił, no niestety postanowiła sobie pójść i pojechać samochodem. I tyle. Gdybym nie zauważył nawet jej, to pewnie bym nie wiedział, że wsiadła do tego samochodu. Dziwne. A może się skończył czas? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. I też osobom, które mają dosyć grania z cheaterami na PC-cie, polecam właśnie tę wersję konsolową. Będziecie mogli u mnie na kanale też zobaczyć tą aktualizację na PlayStation 5. Zobaczymy sobie, jak się grafika zmieniła, chociaż takich porównań bezpośrednich nie będę robił, bo myślę, że będzie tego aż za dużo w internecie, takich porównań, jak wyglądała ta wersja przed, jak wyglądała wersja po. Dla mnie najciekawszą aktualizacją tutaj będzie to, że pojawi się jakiś nowa możliwość tuningowania samochodów. Pojawi się zwiększanie prędkości maksymalnej samochodu jako dodatkowa opcja tuningowa. I zastanawiam się, czy to nie będzie przypadkiem instalacja Nitro albo coś takiego, tylko że to może się w GTA tutaj inaczej nazywać. Zobaczymy. I teraz tak, jeśli chodzi o aktualizację graficzną, czyli będziemy mieli tam kilka, chyba trzy tryby z tego co wiem. Będzie pierwszy tryb, czyli ten najlepszy pod kątem jakości grafiki, czyli 4K, ray tracing. Podejrzewam, że to nie będzie taki pełny ray tracing, jakbyśmy grali na RTX-ie 3090 na przykład, ale będzie to jakiś tam, powiedzmy, uproszczony ray tracing. Następny tryb to 4K, 60 FPS-ów i taki częściowy ray tracing. Czyli tryb chyba, którego ja będę używał najczęściej, bo mnie interesuje tylko 60 FPS-ów. No i będzie jeszcze ostatni tryb, czyli 4K skalowane i 60 FPS-ów. No, koniec, nie? Skalowane 4K i 60 FPS-ów. No i ta taka lepsza grafika. No i teraz pytanie. Czy ta grafika będzie i w ogóle ta gra pod kątem jakości będzie ulepszona i będzie lepsza na konsolach niż jest na PC-cie? I czy te takie dodatkowe aktualizacje, dodatkowe rzeczy, dodatkowe samochody, dodatkowe ulepszenia do tych samochodów, jakieś rzeczy, które pojawią się w GTA, też pojawią się w wersji PC-towej, czy to będzie dotyczyć tylko i wyłącznie konsol? Bo Rockstar nigdzie nie wspomniał o tym, że PC-ty też dostaną aktualizację. PC-ty tak traktowane są trochę z przymrużeniem oka przez Rockstara. Rockstar wie, że jakość tej rozgrywki na PC-tach jest mocno dyskusyjna przez osoby, które używają różnych modyfikacji programów, żeby tą grę jakoś rujnować, no nie? Więc myślę, że oni w ogóle nie celują w tą wersję PC-tową, jeśli chodzi o dostarczanie aktualizacji, ale ze względu na to, że PC-ty mają, że na PC-tach jest bardzo dużo graczy, bo PC to są laptopy, to są komputery stacjonarne, to są jakieś czasami takie mocniejsze i tablety, i może jakieś usługi streamingowe, więc jest tutaj pełno tych graczy, nie? No i o, czekaj, bo coś tutaj na mnie chyba leci. Czy się skusi na mnie ten boy, czy nie?
Nie, no widzicie, że lata sobie w porządku. Atakuje sobie tam po prostu, ale ten za nim już jest podejrzany. On lata w B11 i coś tam próbował tego jeta rozwalić, także może po którejś stronie, ja będę ich tam obserwował, zobaczymy, który w którym momencie zwariuje i zacznie atakować normalnych graczy. Na razie będę ich tutaj obserwował, ale zaraz wyciągnę moją snajpę wybuchową i zobaczymy, co z tego będzie. Czekaj, wezmę sobie rakiety, wyłączę. Ale to chyba są jakoś pokojowo nastawieni gracze, wygląda na to. Nie niszczą się, chyba nie atakują. Nie? Także jestem ciekawy, jak będzie to wyglądało, czy ta wersja PC-towa też zostanie ulepszona i będzie aktualizacja, czy Rockstar jednak to oleje i na przykład dopiero za jakiś czas pojawi się aktualizacja na PC-ta. Bo, przypominam, GTA Online na konsolę PlayStation 5 to jest odrębna gra, na konsolę Xbox Series to jest odrębna gra i na PC-ta to jest odrębna gra. One oczywiście mają dużo wspólnego ze sobą, ale są optymalizowane na każdą z tych platform, no nie? Więc Rockstar spokojnie może zrobić coś takiego, że aktualizacja będzie dostępna tylko i wyłącznie na konsolę, ta nowa, czyli jakieś tam ulepszanie samochodów nowe i tak dalej, i tak dalej. Dowiemy się, ja się dowiem już za tydzień, jestem mega ciekawy, co to będzie. To ulepszenie grafiki przydałoby się mega, bo nawet jak widzicie sobie, latam tutaj tym Deluxo gdzieś i z daleka widać taki anti-aliasing. Jakby wygląda to okropnie. Wygląda to okropnie niezależnie od tego, na jakim ekranie to oglądam. Czy oglądam na ekranie 4K, czy oglądam sobie tą grę tutaj teraz, na moim małym jakimś ekranie, na którym gram przed komputerem. Nie ma znaczenia, ta gra wygląda nie najlepiej, już na pewno nie na standardy tych nowych konsol i na tę aktualizację graficzną, a zwłaszcza na 60 FPS-ów czekam od roku, aż zaktualizują, bo oczy bolą od tych 30 FPS-ów, naprawdę bolą, zwłaszcza, że już teraz gry są i w 200 FPS-ach i więcej, no nie? Ja pamiętam jeszcze czasy, jak było dużo takich znawców w komentarzach, jak ja mówiłem, że przydałoby mi się na konsoli grać w 60 FPS-ach, to przychodzili ci konsolowcy, znawcy i mówili, że ludzkie oko nie widzi więcej FPS-ów jak 25 albo jak 30 i więcej ci do grania nie jest potrzebne. Serio, kiedyś tych ludzi było po prostu cała masa. I myślę, że to się trochę wzięło z tego, że na informatyce kiedyś uczono, że do płynnego obrazu ludzkie oko potrzebuje 25 FPS-ów wzwyż, no nie? A ktoś to pomieszał i sobie wymyślił, że od 25 FPS-ów ludzkie oko nie widzi więcej klatek. I teraz te osoby, które siadają sobie przed ekranem, chociażby 120-hercowym i odtwarzaną grę mają w 120 Hz, mają takie what? Jak to jest? Jak to płynnie działa? Wow! Niesamowite! Jak to jest możliwe? No nie? I sami też zresztą widzicie, jak na 60-hercowych ekranach widać ogromną różnicę w grach między 30 a 60 FPS-ami, tak? No jest duża różnica. Także nie ma tu o czym nawet dyskutować. Ale się nagadałem o tym GTA, no to jest moja gra, w którą grałem za dużo i powiem wam, staram się ją ograniczać nawet, ale nie nagrywam o niej dużo filmów, no bo ja to tam bardziej gry wyścigowe na kanał i tak dalej, ale grać prywatnie lubię bardzo i dużo spędzam czasu na PlayStation 5, między innymi przez to GTA. Dobra, to chyba wyczerpałem temat. Jak czegoś nie wiecie, to pytajcie w komentarzach. Odpowiem, na pewno. Trzymajcie się. Piąteczka. Na razie, cześć.